Witam Państwa. Kończy się kampania przed wyborami samorządowymi, które odbędą się w najbliższą niedzielę. To nie była kampania, która obfitowała w jakieś ogromne emocje, fajerwerki, oskarżeń. Mówiąc krótko, wielka polityka była w tej kampanii mało obecna i nie kryję, że mnie to bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, że to dało większą szansę na to, co powinno być sednem wyborów samorządowych, a więc problemy lokalne. Czy te problemy uda się rozwiązać? Oczywiście pokażą następne lata. Natomiast nie ulega wątpliwości, że samorząd w Polsce jest potężną siłą, tyle że w ostatnim okresie moim zdaniem słabnącą. O tym zresztą w dalszej części programu. Jeśli chodzi o sondaże, to one oczywiście z punktu widzenia tej ogólnopolskiej polityki najciekawsze i najistotniejsze dotyczą sejmików. I tutaj wygląda na to, że do ostatniej chwili wyścig między Platformą czy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością jest wyrównany. Sondaże, które mieliśmy tuż przed wyborami, dają obu tym głównym formacjom podobny wynik oscylujący wokół 30%. W niektórych wyżej nieco jest Prawo i Sprawiedliwość, w niektórych Koalicja Obywatelska, ale różnice są niewielkie. Natomiast problem polega na tym, że nawet jeśli PiS w sensie symbolicznym wygra te wybory i będzie miał choćby o 0,5% więcej w wyborach do sejmików od Koalicji Obywatelskiej, to problem polega na tym, czy będzie w stanie stworzyć w tych sejmikach koalicje większościowe, bo praktycznie w żadnym raczej nie będzie miał samodzielnej większości. I tu może się powtórzyć sytuacja znana nam z Sejmu, a mianowicie PiS nawet tam, gdzie będzie miał najwięcej radnych, być może zostanie pozbawiony władzy. W tej chwili PiS kontrolował 6 sejmików. Wygląda na to, że nie uda mu się tych 6 sejmików utrzymać. Pytanie, ile straci? Tutaj prognozy są różne, od właśnie utraty co najmniej jednego z tych sejmików przez 3 sejmiki, aż po utratę nawet w najbardziej niekorzystnym dla Prawa i Sprawiedliwości scenariuszu wszystkich sejmików, co wydaje mi się mało prawdopodobne. Sądzę, że zwłaszcza na Podkarpaciu PiS przetrwa, tak jak się to już w przeszłości zdarzało z samodzielnymi rządami. W tym kontekście ciekawsze są dla nas walka o prezydenturę poszczególnych miast. W Warszawie pojawił się kolejny sondaż, który wskazuje, że może być druga tura i to byłaby niewątpliwie największa sensacja tych wyborów. Król sondaży Rafał Trzaskowski wydaje się, że na ostatniej prostej dostał pewnej zadyszki. Nie posłużył mu słynny wielkanocny spot z kuchni, prawda, z żoną krzątającą się przy świątecznych potrawach i Rafałem Trzaskowskim, prawda, mówiącym o tym, jakim będzie dobrym prezydentem przez najbliższe. No właśnie pytanie, ile? Rok plus minus, no bo choć nie mówi tego wprost, wszyscy wiemy, że jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rzeczpospolitej, a wybory prezydenckie już wiosną przyszłego roku. W każdym razie niewątpliwie, jeśli dojdzie do drugiej tury, to będzie to sensacja. Ona może być tym większa, że w tych sondażach, które mieliśmy ostatnio dotyczących prezydenta Warszawy, tą drugą osobą, a więc hipotetycznie konkurentką Trzaskowskiego w domniemanej drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie będzie Magdalena Biejat, a więc kandydatka Lewicy, a nie Tobiasz Boheński, a więc kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Byłoby to dla Prawa i Sprawiedliwości ogromne upokorzenie, bo choć oczywiście nikt się nie spodziewa, że kandydat PiSu wygra wybory prezydenckie w Warszawie, to warto pamiętać, że przed ponad 5 laty w poprzednich wyborach wprawdzie Rafał Trzaskowski wygrał z ponad 56% wynikiem w pierwszej turze, ale Patryk Jaki miał poparcie 28% wyborców. Dziś Tobiasz Boheński w żadnych sondażach nie zbliża się nawet do poziomu 20%. To pokazuje skalę osłabienia PiSu także i w Warszawie. Pierwsze wybory mogą być rozstrzygnięte także w pierwszej turze, nie tylko w Warszawie, ale także w kilku innych największych polskich miastach, na przykład w Gdańsku, gdzie Aleksandra Dulkiewicz ma szansę na reelekcję. Podobnie w Rzeszowie Konrad Fiołek czy Poznaniu Jacek Jaśkowiak. Oni wszyscy mają szansę na zwycięstwo już w pierwszej turze. Czy tak będzie, przekonamy się niebawem. Natomiast na pewno takiego rozstrzygnięcia w pierwszej turze nie będzie w Krakowie. I wygląda na to, że najciekawsza rozgrywka, jeśli chodzi o walkę o prezydenturę największych polskich miast, będzie miała miejsce właśnie w dawnej stolicy Polski, w Krakowie.
to, co wynika z sondaży, które mamy obecnie dostępne, to to, że na pewno w tej drugiej turze znajdzie się lider krakowskich sondaży. Też bardzo ciekawa postać, bo milioner z poparciem lewicy, a mianowicie Łukasz Gibała. On ma wyraźnie przewagę nad pozostałymi konkurentami do Urzędu Prezydenta Krakowa, bo ma poparcie na poziomie 20 kilku procent, a wygląda na to, że do drugiej tury wejdzie z nim Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej, którego poparł także, wycofując się w ostatnich dniach kampanii, jeden z kandydatów, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor Stanisław Mazur, ale także z poparciem dla Miszalskiego udał się do Krakowa Donald Tusk. I co warto odnotować, zaraz Państwo zobaczycie fragment wypowiedzi Donalda Tuska. Tym razem Tusk nie atakował, popierając Miszalskiego, nie atakował kandydata Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Kmitę, który w sondażach jest na znacznie gorszych pozycjach, tylko właśnie Łukasza Gibałę, i uczynił to w bardzo charakterystyczny dla stylu politycznego Donalda Tuska sposób. Wysłuchajmy tego, co Tusk powiedział na temat Gibały. Nie będzie gdańszczanin, a poseł z Warszawy mówił ludziom w Krakowie, kogo mają wybierać. No bym wiecie, umarł ze wstydu i ze strachu chyba, gdyby mi przyszła taka myśl do głowy, że będę udawał mądrzejszego, co jest dobre dla Krakowa, niż mieszkanki i mieszkańcy Krakowa. Ale na jednej rzeczy znam się naprawdę nieźle. Na kandydacie, który nazywa się Łukasz Gibała, bo był moim podopiecznym w partii politycznej, którą prowadziłem. A on ją prowadził, no w jakimś sensie też w moim imieniu, tu w Krakowie. Wiecie, jak ja się cieszę. Nie jestem tu po to, żeby plotkować, nie jestem tutaj po to, żeby komuś dokuczać, więc powiem tylko jednym zdaniem. Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, bo kocham Kraków. Że pojawił się Olek Miszalski, który powiedział, Kraków nie musi być skazany na rządy kogoś, kto bardzo sprytnie inwestuje w siebie, ale o kim chyba wszyscy tu możemy sobie tak z ręką na sercu powiedzieć, myśli o inwestowaniu wyłącznie w siebie. I uwierzcie, wiem, co mówię. Rzadko w tym programie chwalę Donalda Tuska, ale przyznajcie Państwo, jest to niezwykle finezyjny sposób uderzenia w konkurenta politycznego, który w dodatku kiedyś rzeczywiście był w Platformie Obywatelskiej, bo Łukasz Gibała był i w Ruchu Palikota, i w Platformie Obywatelskiej. Dziś jest kandydatem niezależnym. Natomiast trzeba przyznać, że Donald Tusk potrafi wbić szpilkę, nie zostawiając śladów, albo zostawiając niewielkie ślady. Z wdziękiem rzeczywiście powiedział o Gibale, że tak naprawdę nie na Krakowie mu zależy, tylko na promocji własnej osoby. Tak nawiasem mówiąc, w większości polityków przede wszystkim chodzi o promocję własnej osoby, no ale nie wypominajmy tego Donaldowi Tuskowi, przecież wiemy, że on zawsze walczył o Gdańsk, o Polskę i o Europę. Natomiast Donald Tusk mówił w tym obszernym wystąpieniu, które w całości dla Państwa obejrzałem, także bardzo dużo o konieczności wzmocnienia samorządów. No i rzeczywiście trzymam premiera za słowo. Będziemy mieli za chwilę, w najbliższych tygodniach i miesiącach, procedowaną ustawę, która ma na nowo postawić na nogi finanse samorządów, które w czasach rządów PiS-u mocno podupadły, a samorząd tylko wtedy będzie samorządem, jeśli rzeczywiście będzie miał dochody własne, jeśli będzie musiał polegać na dotacjach rządowych, będzie niczym innym jak tylko podwykonawcą różnych zleceń rządowych. Tak sobie to zresztą Prawo i Sprawiedliwość wyobrażało, że taka ma być rola samorządów, że samorządowcy są od tego, żeby odbierać czeki od ministrów rządowych, prawda, i realizować zasugerowane przez nich zadania. No, tylko że to właśnie nie jest samorząd. Natomiast problem z kryzysem samorządów, o których już mówiłem, wynika nie tylko z ich kłopotów finansowych, choć to ma ścisły związek. Wynika też generalnie z osłabienia aktywności lokalnej. I to świetnie widać właśnie w związku z liczbą kandydatów w tych wyborach. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że w 412 gminach, to jest około 1/6, czyli niemal co szóstej gminie w Polsce, jest tylko jeden kandydat na prezydenta, wójta czy burmistrza.
To pokazuje, można powiedzieć, że są tam tak znakomici włodarze, że nikt się nie ośmiela przeciwko nim wystartować, ale powiedzmy sobie jasno, to są bajki. W rzeczywistości mamy tam do czynienia z erozją demokracji, bo jeśli ludzie uważają, że nie ma nikogo lepszego, to mają prawo to wyrazić w wyborach, kiedy startuje co najmniej dwóch, trzech, czterech kandydatów, którzy przedstawiają różne wizje, oni wybierają tego najlepszego, czy tą najlepszą, która rządziła dotąd. To się bardzo często zdarza, ale jeśli nie ma żadnej konkurencji, to świadczy to o tym, że mamy do czynienia, no mówiąc krótko, z upadkiem w ogóle kultury demokratycznej. Co gorsza, oczywiście większość tych ponad 412 gmin i tych braków kandydatów dotyczy braku kandydatów na wójtów, ale są też miasta i to całkiem spore, takie jak Ciechanów, gdzie Krzysztof Kosiński, czy Stargard, gdzie Rafał Zając, nie mają żadnych konkurentów. Nikt przeciwko nim nie ośmielił się wystartować w tegorocznych wyborach samorządowych. No i to bardzo źle świadczy o kondycji samorządu. Zainteresowanych tym, co się dzieje, jeśli takiego konkurenta nie ma, informuje, że to nie jest tak, że on oczywiście ma zwycięstwo w kieszeni. Jego zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne, niemniej jednak na karcie wyborczej będzie jedno nazwisko i ten kandydat musi uzyskać ponad połowę ważnie oddanych głosów. Dopiero wtedy uznaje się, że został wybrany, co zapewne nastąpi w przypadku miażdżącej większości wszystkich tych kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów. Natomiast gdyby się zdarzyło jednak, że nie uzyska tej bezwzględnej większości ponad połowy ważnie oddanych głosów, wówczas takiego burmistrza, wójta czy prezydenta wybiera Rada Gminy czy Rada Miasta. Gdyby tego w ciągu dwóch miesięcy nie zrobiła, z takich czy innych względów, na przykład jakiegoś zablokowania wewnętrznego w Radzie, co wydaje się mało prawdopodobne, wówczas takiego pełniącego obowiązki na całą już kadencję wybiera premier, co ciekawe, na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Nie kryję, że mnie się to rozwiązanie prawne nie podoba, bo dlaczegoż by nie miało się próbować w ciągu pięcioletniej w końcu kadencji doprowadzić do ponownych wyborów, tylko musi to być nominat premiera. Ale to jest jeden z przykładów na wielu polach, ile można zrobić w Polsce, żeby wzmocnić samorządy, więc panie premierze Tusk, naprawdę nie jest panu potrzebne to uprawnienie do wyznaczania PO, wójta, burmistrza czy prezydenta. Można to prowadzić inaczej, rozwiązać, trzeba tylko zmienić przepisy prawne. A zatem do dzieła. Pan premier ma też inne oczywiście problemy niż tylko kandydatura Aleksandra Miszalskiego w Krakowie, choć jeśli wejdzie do drugiej tury, to jego walka z Gibałą będzie bardzo ciekawa i ewentualny sukces dałby szansę na Platformie Obywatelskiej na zdobycie przyczółku w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Ale na dziś, w tym tygodniu problemem premiera ciągle byli rolnicy. Wprawdzie okupacja Ministerstwa Rolnictwa, która się zaczęła kilka dni temu, zaczęła wygasać, bo po porozumieniu zawartym kolejnym, czy deklaracjach jakby ze strony ministra Siekierskiego, część okupujących Ministerstwo Rolnictwa w nocy, właściwie w środę opuściła budynek. Natomiast pozostaje pytanie, czy te sprawy wszystkie zostały już rozwiązane. No jednak nie. Jak to widzi Donald Tusk? Posłuchajmy jeszcze raz jego wystąpienia w Krakowie, tym razem o kwestiach dotyczących rolnictwa. To, co uzyskaliśmy, i wie pan, to nie jest dla mnie łatwe, bo jestem też rzecznikiem interesów Ukrainy w wojnie z Rosją i wszyscy w Europie tak Polskę i mnie osobiście tak traktują. Ale udało mi się przekonać ich do tego, że za rok wrócimy jako cała Unia Europejska do zasad handlu z Ukrainą sprzed wojny. Więc problem się skończy. Musimy przetrzymać ten rok. I musimy tak pokierować tranzytem i utrzymać embargo już legalne, żeby nie było tej powtórki z rozrywki, jaką wam zgotował PiS kilka miesięcy temu. I ja to zrobię. A to wszystko, o czym powiem, tylko pan mówi okej. Ja nie mogę już dłużej słuchać tego, że trzeba obalić rząd Tuska, bo Tusk niczego nie zrobił i nie ma żadnych konkretów. Nie mogę dalej słuchać takich, że nie mówię, że pan to mówi, słyszę to każdego dnia. Znaczy ja się prawdopodobnie być może częściej spotykam z innymi grupami protestującymi niż pan, więc mówię o moim doświadczeniu. Być może wy jesteście łagodne aniołki, ale ja generalnie, jak spotykam się z protestującymi, to słyszę, że ich celem na przykład jest, żeby rząd Tuska jak najszybciej zniknął, bo im się nie podoba rząd Tuska. I jakoś dziwnym trafem zawsze tam widzę działaczy Solidarności RI albo działaczy PiSu. Prawie za każdym razem. Nie? Albo Konfederacji. Wie pan, dlaczego Polacy tak szeroko popierają protesty rolników?
Ja też popieram protesty rolników, jeśli chodzi o istotę problemu. Donald Tusk, jak widzimy, próbuje przekonać nas, że musimy wytrzymać tylko rok, że za rok wróci polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy do stanu sprzed wybuchu wojny. No ale powiedzmy sobie jasno, to nie do końca jest prawda, panie premierze. No bo jeżeli równocześnie popieramy gorąco starania Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej, to ten problem wróci. Czyli inaczej mówiąc, ten rok to ma być rok na znalezienie jakiegoś rozwiązania, które ma z jednej strony uratować polskie rolnictwo, ale z drugiej strony nie odrzucić zupełnie Ukrainy. Więc nie wiem, jak z tej kwadratury koła pan premier wyjdzie. Na razie mam wrażenie, że tu po prostu nie ma pomysłu w Brukseli, jak ten problem rozwiązać. Albo inaczej, ten pomysł jest, tylko Bruksela jeszcze go nie ogłasza. Ten pomysł oczywiście się nazywa Zielony Ład, jego nowa wersja. I to będzie, moim zdaniem, realizowane w następnych latach. Tutaj Donald Tusk nie jest w stanie, jak się wydaje, tej sprawy odkręcić. No ale czas pokaże. Jedno jest pewne. Protestami rolników mają problem nie tylko rządzący, nie tylko premier Tusk, mają także i politycy opozycji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz zobaczycie państwo taki bardzo ciekawy materiał filmowy z wizyty rolników u posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Króla, a później z wizyty innego z rolników pod biurem poselskim posła Platformy Obywatelskiej i ministra w rządzie Donalda Tuska Pawła Olszewskiego. Zobaczmy ten materiał. Moja formacja aktualnie w Polsce nie rządzi, no to panowie wiedzą, więc ja oczywiście jakby z pokorą was wysłucham i jeżeli są jakieś postulaty, to przekażę, no ale panie jest pośle, taka, że rządzi kto inny. Na dzisiaj pana formacja, tak jak pan wspomniał, nie rządzi. No taka problem. Ale problemy nie są od studni, ani nie są od 15 października, czy od 13 grudnia. Ale instrumenty mają ci, którzy rządzą. No to moim instrumentem może być pisanie interpelacji, to się mogę zdeklarować, ale decyzje za... 8 lat instrumentem były dawanie tylko pieniędzy, takiej tak zwanej kroplówki. Ale nie było ustaw, nie było działania typowo. Rolnictwo potrzebuje rozwiązań systemowych. Tak, minie rok. Dotowanie jakimiś pieniędzmi rolnictwa, to jest tylko będzie lepiej. No to... leczenie na chwilę. Tak? Widzę, że nie słuchają nas. Dlatego jest żółta kartka. Ile petycji? Chcielibyśmy wręczyć panu posłowi żółtą kartkę, żebyście po prostu wzięli się do pracy. To jest taka ostrzegawca. Wszyscy. To jaką nosicie tym, co teraz rządzą czerwoną? Wkrótce dostaną tą czerwoną. Tak, na razie wszyscy dostają żółtą. Na razie żółtą. A to są tylko nasze... Postulaty są tylko dwa. Rolników postulaty są tylko dwa. Kolejne biuro pana posła Pawła Olszewskiego. Znowu nie zastaliśmy kolejnego pana posła. Nie ma też pracownika w biurze, nie mamy z kim rozmawiać, zostawiamy symboliczne prezenty, obornik, słomę, nowice, zostawiamy też żółtą kartkę na symbol, że im dajemy, niech się w końcu wezmą do roboty, a nie tylko uciekają przed nami, przed naszymi problemami. Zwracam państwu uwagę na wypowiedź jednego z rolników, który w odpowiedzi na to stwierdzenie posła PiSu Króla, że on nic nie może, bo on jest tylko teraz posłem opozycji, może co najwyżej interpelację napisać, wypomniano mu te 8 lat rządów pisowskich i bardzo słusznie, bo nie wskazano na brak rozwiązań systemowych, bo problem polega na tym, że zwłaszcza od momentu, powiedzmy, że tu już nie chodzi o te 8 lat, a na okres od 2022, w którym rzeczywiście Europa zaczęła się angażować w wsparcie dla Ukrainy, było jasne, że musi wybuchnąć problem najważniejszego produktu eksportowego Ukrainy, jakim są produkty rolne, i że w związku z tym zbliżanie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie powodowało ten sam problem, który wiele, wiele lat temu dotyczył także i naszego kraju, kiedy my staraliśmy się o członkostwo w Unii Europejskiej, a we Francji tamtejsi rolnicy mówili, że oni się nie zgadzają, żeby Polska tania żywność zalała francuski rynek rolny. I to jest coś, co Unia przerabia po raz kolejny, ale teraz Polska ma tu do odegrania szczególną rolę. I to, co wyjątkowo Prawo i Sprawiedliwość obciąża, to to, że przez te kilkanaście miesięcy właśnie ostatnich rządów nie wymyślono niczego, żeby sprawę rozwiązać systemowo. Dlaczego? No dlatego, że prowadzono wojnę z Brukselą, a tu się drogą wojenną niczego nie da załatwić. Są potrzebne żmudne negocjacje i konkretne rozwiązania, bardzo szczegółowe. Na razie rząd Tuska też rozwiązuje metodą kroplówki, bo jak wiemy, częścią tego porozumienia zawartego w Jasionce są dopłaty. Premier ma podpisać, albo już nawet podpisał rozporządzenie, które mówi, że będą dopłaty ze
strony budżetu państwa do sprzedaży polskiego ziarna na poziomie 200-300 zł do tony. Nie wiem, czy to zadowoli rolników, natomiast wiem jedno, to jest rozwiązanie doraźne. Generalnie potrzebne są, jak słusznie jeden z rolników zauważył, rozwiązania systemowe. Czy one nastąpią, tego nie wiem. Wiem natomiast, jeżeli nie nastąpią, i to nie tylko dotyczące żywności z Ukrainy, tylko generalnie problemów związanych z Zielonym Ładem, to będziemy świadkami coraz ostrzejszych protestów, już nie tylko rolniczych. No i niewątpliwie ta sprawa rolnicza będzie tematem, wydaje się, numer jeden przed nadciągającą kolejną kampanią wyborczą, czyli kampanią przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, która zacznie się nazajutrz po zakończeniu wyborów samorządowych. I wreszcie ostatni dzisiaj temat, temat związany z polityką zagraniczną, ale i polityką polską. Temat, który zaczął się kilka dni temu, kiedy armia izraelska dokonała ataku na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 ludzi, w tym Polak Damian Sobul. I to wywołało całą kontrowersję w Polsce w kwestii odpowiedzialności władz izraelskich za to. Padło określenie, że jest to zbrodnia wojenna, co wywołało oburzenie ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne, który zamiast sytuację łagodzić, zachował się dokładnie odwrotnie, niż by wymagało to rola ambasadora. Mianowicie dolał bardzo mocno oliwy do ognia i czy benzyny, można nawet powiedzieć, do takiej wysokooktanowej, do ognia i zamieścił następujący post na portalu X, który możemy teraz zobaczyć. Post, w którym bardzo wyraźnie nawiązał do akcji posła Brauna z gaśnicą, do zachowania wicemarszałka Bosaka. No i mówiąc krótko, padło legendarne oskarżenie Polaków o antysemityzm, które jest takim ulubioną maczugą, której się zawsze używa po stronie żydowskiej, kiedy jest jakaś sytuacja niewygodna z ich punktu widzenia. No więc trzeba powiedzieć jasno, że tutaj cała polska klasa polityczna zachowała się, można powiedzieć, w sposób solidarny, co mnie bardzo cieszy. Nie nastąpiło gromkie wzywanie, nie wiem, Krzysztofa Bosaka, żeby przeprosił, tylko właśnie słowa oburzenia spadły na ambasadora Liwne, który został też wezwany do MSZ-u, a najostrzej w tej sprawie wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Posłuchajmy, co miał w tej sprawie do powiedzenia. Tutaj o wypowiedziach pana ambasadora Izraela w naszym kraju. Ujmę to najdelikatniej, jak to tylko możliwe, i powiem tak, wypowiedzi niezbyt fortunne, krótko mówiąc oburzające. I powiem państwu, jaka jest moja ocena. Moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Ponieważ władze Izraela w Izraelu zachowują się i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany i z zachowaniem należytej, w moim przekonaniu, delikatności w całej tej sytuacji. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia. A ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, by ten przedstawiciel w końcu w Polsce był, po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską, dzisiaj mogę powiedzieć, pan ambasador te relacje utrudnia. Bardzo znacząco je utrudnia. W czwartek szef sztabu generalnego Armii Izraelskiej odwołał ze stanowisk dwóch generałów odpowiedzialnych za ten zamach na konwój humanitarny, w którym zginął polski obywatel. Pozostaje mieć nadzieję, że władze w Tel Awiwie wyciągną wnioski z tego, co mówił polski prezydent, i odwołają same ambasadora Liwne. Oczywiście Polska też może to zrobić, można uznać go za persona non grata, ale myślę, że trzeba dać chwilę czasu władzom izraelskim na refleksję w tej sprawie, dlatego że Izrael musi zrozumieć, że w tej sprawie ambasador posunął się zdecydowanie za daleko i nie leży w interesie relacji polsko-izraelskich to, żeby dalej przebywał na terytorium Polski. Jeśli Izrael go mimo to utrzyma, to będzie to jasny sygnał dla strony polskiej, że trzeba przeprowadzić generalną być może rewizję relacji polsko-izraelskich, skoro strona izraelska nie rozumie, jak szkodliwa to jest postać dla relacji polsko-żydowskich.
To tyle w dzisiejszym programie, w jego pierwszej części. Teraz chciałbym zaprosić na rozmowę z panem doktorem Mateuszem Zarembą z Uniwersytetu SWPS, z którym będziemy rozmawiać o kampanii samorządowej i sytuacji samorządu w Polsce. Zapraszam. Panie doktorze, chciałem zapytać o to, dlaczego wybory samorządowe generalnie w Polsce cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż wszystkie inne, może poza europejskimi, ale niż te prezydenckie czy parlamentarne. Mówi się, że bliższa koszula ciału, ale w rzeczywistości, jak mamy wybierać te władze lokalne, to jest słabo. Wprawdzie te sondaże, które mamy teraz, mówią, że będzie ponad 50%, ale na razie nigdy w wyborach samorządowych w Polsce nie udała się nawet połowa uprawnionych. Rekordowa były wybory w 2018, wtedy było 49%, niespełna 49%. Czy pana zdaniem, z czego to wynika? To, tak jak pan powiedział, to jest trochę bliższa ciału koszula, ale tej koszuli się nie szanuje. To trochę jak bardziej podkoszulek, tak? Jeżeli można by użyć tej paraleli. Dlatego, że no, w urzędach samorządowych załatwiamy, nie wiem, dowody, paszporty, prawa jazdy, tego typu rzeczy, płacimy podatki, ale nie rozumiemy tej władzy, która tam jest, mam takie wrażenie. To znaczy, myślę, że to jest też trochę spadek minionej epoki, to znaczy kiedyś się pisało, przepraszam, nie ciągle chodzi, PRL. Ciągle PRL, no pisało się do prezydenta Bieruta z prośbą o ułaskawienie. Ja nie porównuję oczywiście rangi, ale chodzi mi o taką emanację indywidualną. W polskim systemie przecież cieszą się największym szacunkiem wyrażonym frekwencją. Cieszyły się, no. Tak. Zobaczymy, co będzie teraz wybory prezydenckie, ale a w Polsce prezydent tak naprawdę, no to jego prerogatywy są mniejsze względem parlamentu i rządu. Mhm. Więc to też było w pewnym sensie irracjonalne, jeżeli można by tak przyjąć. Myślę, że to jest raczej właśnie pokłosie tego, że... A co pan sądzi o roli mediów? Bo ja mam wrażenie, że zwłaszcza ta frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych była taka rekordowa za sprawą polaryzacji, tak większość uważa. No i tą polaryzację generują media. No ale to była ta wielka polityka. A ponieważ mamy słabe media lokalne, to ta lokalna polityka no, nie ma tej temperatury, więc ludzi to mało interesuje, kto tam będzie tym wójtem czy burmistrzem. A już zwłaszcza, jak to będzie w sejmiku wojewódzkim, to już w ogóle ten sejmik wojewódzki jakiś abstrakcyjny zupełnie. No i to chyba teraz jest pytanie, czy można jakoś temu zaradzić? Czy ewentualne wzmocnienie mediów lokalnych jakimiś funduszami rządowymi nie byłoby drogą do właśnie no, zwiększenia partycypacji owej obywatelskiej? Pewnie w jakimś stopniu tak. No, w Polsce około 20% ludzi nie głosuje w ogóle. W tym sensie, że po prostu... Na żadnych wyborach niezależnie. Tak. No, jeżeli przyjmiemy, że około 20% nie głosuje, to właściwie 70%, właściwie wszyscy zagłosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze inna możliwa hipoteza, a mianowicie taka, że mówi się, że wyborcy nie chodzą na wybory wtedy, kiedy mają poczucie, że to, czy rządzi jedna, czy druga strona, nie ma aż takiego znaczenia. Ta polaryzacja faktycznie dotyczy, ale centralnej sceny politycznej. No mogłoby to się sunąć jeszcze na poziom sejmików wojewódzkich, ale to, czy rządzi wójt X czy Y z lokalnego komitetu, nie jest tak moim zdaniem łączone. I tutaj jest takie przekonanie, że ten kurs polityki lokalnej nie bardzo się zmieni. To znaczy, że oczywiście będą jakieś inaczej akcenty rozłożone, co oczywiście jako jeżeli powiedzmy, nie wiem, będzie rządziła strona bliższa Prawa i Sprawiedliwości, to będą jakieś bliższe takie tradycyjnym wartościom kulturowym, ale to jest wszystko takie delikatne. To znaczy te kursy rządów samorządowych mniej się zmieniają wraz ze zmianą osoby sprawującej urząd, szczególnie wójta, burmistrza czy prezydenta, więc jasne. No właśnie, oczywiście. Ale czy rzeczywiście tak być musi? No bo to jest jakby jedna rzecz, to jest ta niska frekwencja, ale jest jeszcze rzecz bardziej zdumiewająca, właśnie o tym mówiłem w pierwszej części programu. Mamy 412 gmin w tych wyborach, to jest około 1/6 ogółu wszystkich w Polsce, w których jest tylko jeden jedyny kandydat na burmistrza, wójta i prezydenta. Czy to nie jest zdumiewające, że przecież to są często duże miasta, no jak Ciechanów czy Stargard, gdzie w ogóle nikt się nie ośmielił przeciwko dotychczasowemu prezydentowi wystartować. Tak jakby z góry ludzie, tamte społeczności lokalne się godziły na to, że no, musi być ten, który był. Przecież to oczywiście nie jest tak, że on nie ma konkurenta czy konkurentki, tylko jakby nie mają ludzie odwagi. Z czego to się bierze, pana zdaniem? Ale to już jest na poziomie nie elektoratu, tylko kandydatów, lokalnych elit politycznych. Tak, no tak. Właśnie mówię o tych lokalnych, to było pytanie o lokalne elity, już nie o elektorat, a o lokalne elity. Skąd taka marna kondycja tych lokalnych? Albo konsensus taki, że jednak tutaj będzie lepsza taka władza, albo po prostu, to też dowodzi, że może to rozwiązanie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Dwukadencyjność ma sens. No. Ma sens. W moim przekonaniu głęboko jest jedyne
zresztą, które ja popieram. No ale właśnie, ale czy to wystarczy? To znaczy, czy wystarczy za 5 lat, że po prostu, ponieważ bardzo wielu, jeśli to nie zostanie zniesione, bo też się pojawiają pomysły, żeby jednak to znieść, ale załóżmy, że to się utrzyma, że za 5 lat już sytuacja będzie taka, że większość tych dotychczasowych nie będzie mogła kandydować, no to wtedy siłą rzeczy się pojawią inni. No ale pytanie, czy się pojawi dwóch, czy znowu będzie po jednym na jedno miejsce, prawda? Nominat dotychczasowego prezydenta, wójta czy burmistrza po prostu przejmie pałeczkę. Ja uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w przypadku takiej listy, że nie wybieram żadnego kandydata jako alternatywnego głosu, żeby też społeczeństwo czy ten elektorat dał sygnał elitom, że się na ten układ nie godzi. Oczywiście, żeby miał możliwość w ogóle dania sygnału, że wtedy powiedzmy, jeżeli wójta nie uzyska tych 50%, tak, to wtedy ponowne wybory tego wójta to nie jest aż taki koszt w skali kraju. Nie sądzę, żeby było też dużo takich gmin i wtedy po prostu, żeby też społeczeństwo miało taką możliwość oceny tego takiego stanu, w którym kandydaci nie decydują się na, to jest w pewnym sensie monopol. Tak? No. Dobrze, a gdzie szukać rozwiązania na ożywienia tych elit lokalnych? Czy też nie jest tak, że to jest też wina pewnego systemu edukacyjnego, ale być może też pewnych braku, pewnych działań ze strony, powiedziałbym, władz centralnych, żeby tą samorządność ożywiać? Na przykład poprzez dawanie większej władzy, no bo powiedział pan, że często ludzie nie odczuwają zmiany jednego burmistrza na innego, że się niewiele zmienia. No ale czy rzeczywiście to jest do końca prawda? Bo często właśnie ludzie mówią, że ten rząd centralny, jeden czy drugi, to nie ma znaczenia. Ale tutaj jest ważne, bo on na przykład zamiast mostu będzie budował drogę albo odwrotnie. Oczywiście tak, tylko myślę, że podstawowym problemem jest edukacja obywatelska. Wiemy, że to jest raczej w mniejszych gminach gdzie jednak często ten kapitał społeczny jest mniejszy, więc to rozumienie tej roli takiej społeczeństwa obywatelskiego, bo to się trochę z tym wszystkim wiąże, to są takie już pojęcia, które na siebie wzajemnie zachodzą i wówczas myślę, że ułatwiłoby to edukację obywatelską. Też trzeba pamiętać, że to jest trochę głosowanie z pewnym nawykiem i tradycją domu. No, to też jest, wpływa. To też trzeba pamiętać, że to wszystko na siebie się składa. To ma charakter kumulatywny, a nie jeden czynnik, który rozstrzyga tak naprawdę. Więc myślę, że ja szczerze mówiąc nigdy, to jest też ciekawy przypadek, żeby przyjrzeć się tym wyborom właśnie w tych gminach, gdzie jest jeden kandydat, bo może to jest jakiś przypadek do rozważania właśnie o naturze uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Właśnie, bo może też powinni właśnie się tu włączyć ludzie nauki, socjolodzy, politolodzy, trzeba zrobić pogłębione badania i zaproponować pewne rozwiązania. To też jest wyzwanie dla, powiedziałbym, władz państwowych, żeby sfinansować takie badania i sprawdzić, no bo jeżeli nam zależy na rozwoju demokracji lokalnej, a werbalnie wszystkim zależy, wszystkie partie jak jeden mąż, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, mówią, że tak, one są za rozwojem samorządności, no to może trzeba by takie pogłębione badania zrobić, w jaki sposób można ożywić i te lokalne elektoraty i zwłaszcza te lokalne elity polityczne. Ja bym zaczął od w ogóle tak jak teraz myślę o koncepcji takiego badania, to bym sprawdził, czy to jest jakaś powtarzalność w danej gminie, czy w danym urzędzie. Bo na przykład, jeżeli to jest incydent, no to powiedzmy, też pytanie, czy na przykład w tych gminach, jaki jest procent tych gmin, z których zostali kandydaci odrzuceni ze względów formalnych, bo na przykład te listy nie spełniały wymogów przewidzianych przez prawo, podpisy i tak dalej. Czy to był jednak jakiś taki, że nikt się inny nie zgłosił i po prostu nie, czy nie zebrał podpisów, co też jest jakimś takim pretestem wyborczym. No tutaj można by nawet na takim wstępnym etapie wiele o tych gminach już po wyborach powiedzieć i zobaczyć, jakim na przykład wynikiem się, jaki będzie frekwencja, bo na przykład może się okazać, że ta frekwencja w takich gminach spada. Bo też trzeba pamiętać, że te wybory samorządowe, no to też są i różne ordynacje, bo zależy od wielkości gminy, ale nawet my jako jeden... skomplikowane bardzo. Tak, jako jeden wyborca bierzemy udział i w wyborach większościowych wójta, burmistrza, prezydenta, bierzemy, jeżeli jesteśmy w małej gminie, w jednomandatowych okręgach, wielomandatowych okręgach, no to też są różne kampanie, inaczej jesteśmy bodźcowani, inaczej trzeba trafiać do tych wyborców. No, trzeba pamiętać, że jednak w Polsce to przywiązanie... A może należałoby to rozdzielić? Może jednym z rozwiązań jest, żeby te wszystkie wybory samorządowe nie były... Można powiedzieć, że to nas zwiększy koszty, no bo ludzie będą musieli iść jeszcze dodatkowo raz do urn. Ale może należałoby pomyśleć o takim rozwiązaniu, kiedy na przykład w jednych wyborach wybieramy tylko samorządy wojewódzkie i powiatowe, jeśli powiaty no, ciągle są, a w innych tylko gminy. Być może to byłoby rozwiązanie. Na przykład w połowie kadencji pozmieniać tutaj te przesunąć to. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Znaczy, obawiam się tego, że jednak frekwencja po wyborach, po tym jaka jest frekwencja do eurowyborów, że do gmin to jest
jeszcze może by była jako taka ta frekwencja, ale do wojewódzkich i powiatowych władz byłaby dużo słabsza. Aha. I tego bym się obawiał. To znaczy, że to rozbicie mogłoby pójść w stronę jednak jeszcze osłabienia opozycji, a jednak ten mandat ma znaczenie. No do 50% to jest powiedzmy takie minimum. Co jednak wskazuje po przeliczeniu do liczby mieszkańców, że siła tych władz lokalnych jest słaba. No, też trzeba pamiętać, że w tych małych gminach radni gmin są wybierani w jednomandatowych okręgach, a jest to ordynacja, która sprzyja rezygnacji z udziału w wyborach, bo jednak może się zdarzyć sytuacja, że większa część głosów pójdzie, tak mówiąc kolokwialnie, do kosza na śmieci, bo nie znajdzie odzwierciedlenia w organie przedstawicielskim. To też sprzyja spadkowi frekwencji, więc to są różne przyczyny tego. Panie doktorze, spróbujmy teraz podsumować tą kampanię, która się właśnie skończyła, wyborczą do samorządów. Ja mam wrażenie, że tu nie było jakichś większych fajerwerków, jakichś takich spektakularnych wydarzeń, ale może to dobrze, że po prostu jednak ludzie mieli okazję nie koncentrować się na tym, co mówią ci główni politycy w Warszawie, tylko raczej przyglądać się rywalizacji lokalnych kandydatów. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Myślę, to co mi zapadło jakoś w pamięć, to jednak próba tutaj Prawa i Sprawiedliwości oderwania się od szyldu różnymi technikami. To właśnie ciekawe, trzeba w Bydgoszczy, prawda? Właśnie miałem na myśli przypadek bydgoski, też taki bardzo koncyliacyjny kandydat w Warszawie. No ta kampania warszawska jest jedną z bardziej widocznych. Ale to akurat w Warszawie świetle sondaży niewiele pomogło. Pytanie, jak pójdzie Schreiberowi w Łodzi? W Bydgoszczy chyba. W Bydgoszczy oczywiście. Nie, ale chodzi mi o sam styl uprawiania kampanii. Ja wiem, że to nie przyniosło póki co efektów. Zobaczymy, jak będzie w niedzielę. Ale myślę, że to jest taki ciekawy manewr. To znaczy wiemy o tym, że to w tych wyborach to są dziesiątki, tysiące wyborów w skali kraju i ten szyld partyjny, szczególnie na tych niższych poziomach, może szkodzić. Też Prawo i Sprawiedliwość było w osobliwej sytuacji, bo właściwie nie sprawowało władzy w żadnym mieście większym. Tak. Więc pytanie jest takie, czy ten manewr coś przyniesie. Zobaczymy. To tak eksperymentalnie. Nie, to raczej tu mało kto oczekuje, łącznie chyba z władzami PiS-u, że one się do tego nie przyznają, że gdziekolwiek w dużym mieście wygra kandydat PiS-u, bo tu moim zdaniem największa szansa była w Krakowie, ale zmarnowano ją, wysuwając kandydata słabego, co tu kryć, który zresztą najpierw się wahał, czy kandydować, w końcu tam narzekał, że ma za mały budżet na kampanię, w końcu dano mu, a kiedyś, prawda, jednak przynajmniej jak Majchrowski rządził w Krakowie, to się zdarzali kandydaci PiS-u, jak choćby pani poseł Anka Wasserman, której się udawało wejść do drugiej tury. No a w przypadku tych wyborów raczej kandydat Kmita do drugiej tury przypuszczalnie nie wejdzie, co potwierdzi jakby słabość. Ale ciekawsze jest inne pytanie, a mianowicie o zdolności koalicyjne PiS-u w sejmikach. No bo sytuacja będzie taka, że będziemy mieli, podejrzewam, kilka sejmików, gdzie PiS będzie miał największe grupy radnych, ale nie mających większości. Teraz jest pytanie, jak pan sądzi, czy PiS-owi uda się na poziomie lokalnym zrobić to, co przynajmniej w niektórych sejmikach, czego się nie udało w sejmie ogólnopolskim, czyli znaleźć sobie koalicjanta. Jak pan ocenia w tej chwili te nastroje? No myślę, że to też będzie, to w takich relacjach jednak jest czynnik indywidualny, to znaczy pytanie, jakie będą relacje między radnymi. No tutaj to... Bo ta polityka lokalna jest chyba mniej spolaryzowana, więc hipotetycznie PiS-owi powinno być łatwiej zdobywać, zwłaszcza, że tam wśród radnych będą tak zwani radni z list niezależnych, więc nie identyfikowani partyjnie w Warszawie, prawda? Tak, to znaczy tu myślę, że szczególnie ci radni niezależni nie idą nigdy pod hasłem nigdy z Prawem i Sprawiedliwością. No tutaj większość koalicji... szła z takim hasłem, więc to było zapowiedziane w kampanii, to było jasny przekaz do swoich wyborców, więc to tutaj też ciężko było im zawiązać koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, no to by była duża, mimo że z tego co wiemy stawka była bardzo wysoka, to znaczy propozycja dla przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza. Tak, ale tutaj nie sądzę, żeby jakiś radny niezrzeszony albo skupiony wokół małego komitetu szedł z takim hasłem, bo to też go stawia od razu na poziomie centralnym. Więc tutaj pytanie, czy faktycznie nie uda im się zbudować jakichś takich lokalnych komitetów. No, chociażby przykład województwa dolnośląskiego, gdzie we władzy są bezpartyjni samorządowcy. Tak? To znaczy ich w polityce centralnej nie ma, tu są. Zobaczymy, tak. I tam z PiS-em właśnie tworzyli koalicję przez większość tego okresu minionych ponad 5 lat. Tak, więc to jest pytanie, co się wydarzy. Tak? To znaczy to myślę, że jest możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość w jakąś tam zdolność koalicyjną na poziomie sejmików wojewódzkich i oczywiście niżej będzie miało. Tak. A spodziewa się pan jakichś konsekwencji tych wyników dla polityki ogólnopolskiej? Znaczy w wypadku jakiegoś zaskoczenia, jakiegoś skrajnie nieprzewidywalnego wyniku, że to jakoś wpłynie na tą politykę ogólnopolską, czy raczej politycy będą udawali, że w sumie nic się nie stało, oczywiście ci, dla których to zaskoczenie będzie negatywne?
No, pytanie, jaka była skala zaskoczenia? Gdyby na przykład dzisiaj w Warszawie, znaczy dzisiaj w niedzielę wygrał pan Bochański, to myślę, tak, że... To byłoby trzęsienie ziemi, tak. Tak. Znaczy to by była też porażka, to byłby chyba pogrzeb polityczny Rafała Trzaskowskiego. Ale ja myślę, że w ogóle Rafał Trzaskowski, jeśli nie wygra w pierwszej turze, to już będzie miał problemy, bo przecież pamiętamy, że nad nim wisi ten wynik sprzed pięciu ponad lat, z 2018 roku, 56% i zwycięstwo w pierwszej turze. Jeżeli on po pięciu latach ponad swoich rzekomo dobrych rządów w Warszawie nie wygrywa znowu w pierwszej turze, to rodzi się pytanie, może te takie rządy w Warszawie nie były dobre, a skoro tak, to może jego aspiracje do prezydenta Rzeczpospolitej są wątpliwe. Więc on będzie miał problem, jak sądzę, jeśli nie wygra w pierwszej turze. Zdecydowanie się z tym zgadzam i myślę, że no, tak zastanawiałem się, że tak powiem, wielokrotnie nad tym. Tutaj faktycznie, szczególnie że Warszawa jest też dużym obozem opozycji, jednak no, Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie z wyborów na wybory słabnie. To znaczy, mimo że trzeba pamiętać, że mieliśmy prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości w 2002 roku, ale to był zupełnie inny układ sił. Wtedy jeszcze na fali był prezydent Lech Kaczyński po tym, jak był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Więc no, Warszawa jest raczej obozem przychylnym PiS-owi, więc myślę, że to by mogło osłabić. Więc tego typu rzeczy mogłyby nas zaskoczyć, ale tak sądzę, że tutaj każdy będzie... Mam wrażenie, że to jest tak, że każdy odtrąbi sukces. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość kilka sejmików może stracić, nie mając już takiego poparcia jak w 2018 roku, ale też nie straci wszystkiego, więc odtrąbi się. Raczej nie wyklucza pan scenariusz, że PiS straci wszystkie sejmiki. To jest znaczy w sensie takim, że nie stworzy władzy i nie będzie miał swojego marszałka. Myślę, że nie, chociaż... Nie wiem, no myślę, że szczególnie no tu niewątpliwie województwo podkarpackie, to jest taka ostatnia lubelskie rediuta. Może no może jeszcze lubelskie, no jeszcze podlaskie. To są te trzy takie najbardziej propisowskie regiony. A jeszcze kończąc wątek Warszawy, jak pan doktor interpretuje fakt, że trzecia droga, czyli realnie ruch Hołowni, zrezygnował z wystawienia swojego kandydata na prezydenta Warszawy, co pośrednio pomaga Trzaskowskiemu. On na to liczył też, że Lewica się podobnie zachowa i wtedy pewnie, na pewno by wygrał, gdyby nie pani Biejat w pierwszej turze. W kontekście aspiracji prezydenckich Hołowni, no bo on pośrednio rzucił koło ratunkowe Trzaskowskiemu, wycofując jakby kandydata potencjalnego, czy kandydatkę właściwie trzeciej drogi na prezydenta Warszawy. No myślę, że to jest pewne zagranie taktyczne. No, dla prezydenta Trzaskowskiego też byłoby bardzo niezręczne, moim zdaniem, pół roku, tam parę nawet miesięcy po wyborach zadeklarowanie chęci wzięcia udziału, ubiegania się o prezydenturę Polski. No trzeba pamiętać, że mamy teraz wybory wiosną, za rok, ale już te deklaracje muszą nastąpić w listopadzie. To jest jednak gigantyczna operacja kampanijna. Mówię o wyborach prezydenckich, bo to naprawdę... Te wszystkie miasta powiatowe warto by było odjeździć. To już przykład Bronisława Komorowskiego pokazał, jak siedzenie na miejscu tak czym się kończy. Tak. Chociaż ja myślę, że tutaj faktycznie ten wynik poniżej 50% może być takim sygnałem, że partia jednak zdecyduje, że kto inny będzie kandydatem w wyborach. Prawda? Aż tak. No to ciekawe. Ciekawe, bo na razie jednak sondaż mówi się o Donaldzie Tusku, no ale mam wrażenie, że jednak Donald Tusk ma nieporównanie większy elektorat negatywny od Trzaskowskiego. I nawet gdyby Trzaskowski wygrał dopiero w drugiej turze w Warszawie, to i tak będzie miał mimo wszystko większe poparcie od Tuska. Ale czy, to znaczy ja się nad premierem Donaldem Tuskiem zastanawiam. Myślę, że on i z uwagi na kompetencje, jednak to doświadczenie międzynarodowe, a tu rola prezydenta jest szczególna. Prawda. Plus jeszcze to, że jednak no, jak nie było Donalda Tuska, to było 20 parę %, jak przyjechał Donald Tusk jest 30 parę %. Myślę, że mogłoby spowodować, że to jednak zwieńczenie i niespełniona myślę też ambicja. To oczywiście nie znam premiera Donalda Tuska, ale wydaje mi się, że 2005 rok mógł pozostawić taką zadrę w sercu premiera. To prawda, chociaż myślę, że ta zadra może być też ostrzeżeniem. No zobaczymy. Ja nie kryję, że ja do prezydenckich aspiracji Tuska jestem sceptyczny właśnie z uwagi na ogromny negatywny elektorat, jakim ten polityk ciągle dysponuje. W tej chwili jest oczywiście na fali wznoszącej po wyborach 15 października, no ale czas pokaże. I już zupełnie ostatnie pytanie dotyczące kwestii tych protestów rolniczych. I jak pan doktor sądzi, czy to będzie główny temat kampanii kolejnej, która nas czeka jeszcze przed wyborami prezydenckimi, czy kampanii do wyborów europejskich? Bo ja taką mam hipotezę, że z uwagi na to, że to jest tematyka, która się ociera ściśle o politykę Unii Europejskiej, o przyszłość Unii Europejskiej, to wydaje się, że trudno sobie wyobrazić
wyobrazić, to się powiązane z Zielonym Ładem, ale to się wiąże, że to będzie główny temat kampanii europejskiej, która się zacznie no, za parę dni, czyli po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych. No w najgorszym razie po końcu drugiej tury. Tak. Wyborów samorządowych, tak. No myślę, że tak, dlatego, że to nas dotyczy na różnym wymiarze, w różnych wymiarach. Po pierwsze, no, jakość żywności jest, dotyka każdego obywatela, albo przynajmniej na wyższym poziomie świadomości. To jest, więc to, rolnicy tu nie mają jakiegoś takiego oporu wynikającego z tego, że jest sprzeczność interesów społecznych i rolników. Po drugie, no jest jasna deklaracja, że do Unii Europejskiej ma przystąpić Ukraina. Dla naszego rynku rolniczego i dla nas to jest to duże wyzwanie, więc myślę, że faktycznie w Polsce ta kampania może się toczyć albo będzie się toczyła głównie wokół właśnie tematu rolniczego. Plus ten problem rolników jest emanacją szerszego problemu Zielonego Ładu i w ogóle walczenia z stanem klimatycznym. Znaczy to dotyka nas wszystkich, bo płacimy więcej za prąd, bo płacimy więcej za samochody, benzynę i każdy obywatel, za gaz, przepraszam, jeszcze zapomniałem o tym, każdy obywatel czuje, że to jest coś jakoś z nim związane. W tym sensie, że nie wprost, ale jest to pewne wyrażenie szerszego problemu, który nas jako obywateli dotyka. Dokładnie, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta tematyka, a nie jakieś spory zupełnie abstrakcyjne będą leitmotivem kampanii do już Parlamentu Europejskiego, ale to temat na kolejne programy. Dziś już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejne wydanie programu Dudego Polityce już za tydzień, w piątek, gdzie oczywiście głównym tematem będzie pogłębiona analiza pierwszej tury wyników wyborów samorządowych. Pozdrawiam Państwa.